I cześć wszystkim, witajcie, tutaj Frodo, witajcie w moim, w mojej nowej serii, seria Zagrajmy w Tomb Raider Unfinished Business. Jest to dodatek do Tomb Raider, zwany również jako Tomb Raider 1.2. Jest to tak naprawdę pierwszy w historii Tomb Raider dodatek, taki Gold, ukazał się w marcu 1998 roku i tutaj co ciekawe, w tym czasie został również wydany już Tomb Raider 3 Adventure of the Lara Croft i dlatego może wówczas wtedy w Polsce prawie w ogóle go nie zauważono, tego dodatku. I są to cztery dodatkowe poziomy. Dwa pierwsze zaprowadzą nas do Egiptu, więc wracamy. I wracamy do miasta Kamun, jak pamiętacie może z jedynki. Z tym, że miasto to nawiedziła wielka powódź, więc będzie praktycznie wszystko zalane. A wracamy tam, aby zbadać tajemniczy posąg egipskiej bogini Bast. To jest chyba patronka, taka bogini kotów. Także dużo będzie takich motywów związanych właśnie z kotami. I te dwa etapy tak naprawdę zaprowadzą nas właśnie do odkrycia zupełnie nowej świątyni poświęconej właśnie temu bóstwu kotów. Na samym końcu znajdziemy gigantyczny posąg kota. Kolejne dwa etapy zaprowadzą nas na Atlantydę i są to wydarzenia zaraz po ostatniej części Tomb Raider. Więc w momencie, kiedy Lara zjeżdża z pochylni na dół, aby się wydostać właśnie z walącej się Atlantydy, później na nią wraca i też zjeżdżamy znowu z tej pochylni zupełnie w inne miejsca. I celem naszym jest wykończenie ostatnich właśnie tych niedobitków armii Atlantydy i zniszczenie właśnie tej wylęgarni, tych zmutowanych, zmutowanej armii, żeby nie zagrażała całej ludzkości. Także taki jest cel Lary. No i dobra, myślę, że nie będę dłużej przedłużać. Sterowanie i to wszystko jest dokładnie takie same jak w jedynce. Wracamy do miasta Kamun. Praktycznie nie ma tutaj żadnej, że tak powiem, no fabułę wam powiedziałem, ale nie ma żadnych przerywników filmowych, więc to tyle. O, już widzimy dużo motywów właśnie kotów. To jest wersja, którą udostępnił mi Sardok. Oczywiście jest warkocz i jest dużo muzyki, z czego się bardzo cieszę. Tu jest apteczka, więc ja tutaj zmierzam. Znika w momencie, kiedy jesteśmy pod wodą. Na pewno pamiętacie to miejsce. To jest właśnie ten taki, no nie wiem jak można nazwać, ten obelisk, do którego musieliśmy właśnie wetknąć w Tomb Raider 1 cztery artefakty, musieliśmy znaleźć. Jest nasz Sfinks. Tak jak mówiłem, miasto zatopiło. Zostało zatopione. Sobie tutaj wskoczę, bo tutaj będą chyba z dwa rekiny. Może mi się uda najpierw zebrać rekiny, co ja gadam, krokodyle. Dobra. Znajdźki. Powiem wam szczerze, że grałem w tą część chyba może z dwa razy. Także nie pamiętam tego tak dokładnie. Przed nagraniem oglądałem jak inni grają, żeby tak mniej więcej sobie powtórzyć. Bo powiem wam szczerze, że te dodatki no, są bardzo wymagające. Czy ja tak uważam?
że mogą być trudne dla kogoś, kto może zaczyna z Tomb Raider. Dużo przeciwników, dużo pułapek, przede wszystkim przeciwników jest dużo. Dość trudna część. Dobra, jak pamiętacie, to wszystko właśnie tutaj było, nie tak jak teraz, pod wodą. Tutaj jeszcze mamy naboje z jednej i z drugiej strony. Postaram się wszystkie te znajdźki też pozbierać. I może tak, może teraz zabiorę sobie sekret. Pierwszy sekret, tutaj oczywiście też są sekrety. Też postaram się je wszystkie zebrać. Dobrze, zróbmy może zapis. Dobra, jak tylko staniemy na tą kolumnę, otworzą się drzwi pod Sfinksem. W jedyneczce tam właśnie, tam żeśmy chodzili. One są na czas, więc trzeba się troszkę tutaj pospieszyć. Tą lokację tutaj, może pamiętacie, no ją też zalało. Będzie krokodyl, ale ja tam się na razie nie będę nim przejmował. Troszkę może mnie dziabnąć. Pozbieramy tu wszystko. Jeszcze apteczkę. I ja stąd spadam. Że wypłynę i zabiję go. Żeby mi tutaj nie przeszkadzał. Dobra. Myślę, że tutaj wszystko. Płyniemy dalej. Tym razem tutaj. Kolejne lokacje zalane. Tu jest ten, też właśnie ta lokacja z tym kotem. Dobra, jak tylko weźmiemy te naboje, powinien pojawić się krokodyl. Okej. Dobra, skakujemy tutaj. Też wszystko zalane. I tutaj mamy wajchę. Tak, ona nam właśnie otwiera to przejście. Czekajcie, bo teraz muszę jakoś... A, tędy. Muszę się jakoś wydostać. I do tyłu. Okej. Tutaj na górze mamy... o. Pantery. Ale tak naprawdę nie wiem, po co oni je tutaj dali. Bo nie będziemy tam szli. Jedynie co, to możemy je po prostu wykończyć. Z tej strony też. Teraz może tam, gdzie jest ta pantera chodzi, tam mamy nie tyle sekret, co shotgun. Zrobię sobie zapis. Nie lubię tego momentu, bo właśnie tutaj jest ich bardzo dużo. No właśnie. Mamy zwykłe pistolety, to nie będzie tak łatwo. Tracić życia, bo zaczynamy z wszystko od początku. O, jakaś
zobaczymy tu. Dobra, jedną mamy z głowy. Dobra, druga też, ok. Tutaj mamy apteczkę i mamy też naboje do shotguna. A shotgun jest dokładnie z tej strony. Dobra. Tutaj, jak pamiętacie, przechodziliśmy tamtędy. Teraz nie ma tutaj już przejścia. Ale mi spadają tutaj FPS-y. Ok. Teraz możemy udać się śmiało tam, gdzie otworzyło się przejście. I to jest z tej strony. Ok. Tutaj nie ma nic. Tutaj też nie. Dobra, ja tutaj, słuchajcie, robię o taki skok szybko, bo z tyłu leci do nas, powinna, pantera. A no właśnie, gdzieś tam jest. No ale dobra. O. Dajmy sobie z nią spokój, ona nam jest niepotrzebna. Tu uwaga, bo tutaj pełno mamy kolce. Dobra, ja może zrobię tak, bezpiecznie. I pójdziemy sobie po drugi sekret. Tutaj wszędzie kolce. Pięknie. Zabieramy wszystko. Najważniejsze są naboje, żeby zbierać ich jak najwięcej. I jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. No dobra, może być. Byle nie na kolce. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj, słuchajcie, widzicie, na górze jest posąg, który się zaraz zamieni. O właśnie. Zamienił się. Tutaj będzie dużo takich właśnie momentów, że będą się zamieniać te posągi. W końcu jesteśmy w świątyni bóstwa kotów. Dobra, zróbmy sobie przejście najpierw, a później pójdę jeszcze po sekret. Sobie zrobię najpierw przejście tutaj. Tutaj ostrożnie, słuchajcie, może tak, zabiorę sobie apteczkę, chociaż mam mało, zabiorę, i shotguna, bo będzie akcja. Thank you.
Udało się. Tutaj uwaga, bo będzie pułapka. Przechodzimy na drugą stronę szybciutko. No właśnie. Dobra, idziemy do góry. Idziemy po sekret. Tutaj mamy jeszcze naboje do shotguna. W sumie moglibyśmy wykończyć sobie tą panterę. To jest ta, która się zamieniła właśnie, ten posąg. Dobra, a sekret mamy tutaj. O, na górę musimy sobie wejść. Poczekajcie, tylko oczywiście będę często zapisywać, bo... No nie, nie tak. Z rozbiegu. Okej. Okay. Zrobimy tutaj kolejny skok. Dobrze. I tam mamy naboje i to jest właśnie nasz sekret. Okej. Tu można? A, można. Nic się nie stało. Dobra. Myślę, że tutaj wszystko. Możemy iść teraz tędy. Bądźmy się najpierw tych kotów. No serio? W sumie mógłbym shotgunem, ale szkoda mi naboi. Wiecie, o co chodzi. Dobra, zabieramy kluczyk. O, tam musimy się dostać właśnie, gdzie nam pokazali ten posąg z tym kotem. Ale dobra, po kolei. Skoczę może do wody, chociaż zaraz będą krokodyle. Ale to nie szkodzi. Tutaj mamy naboje. O, już jeden płynie. Płyniemy po automaty. Tutaj radzę uciekać szybciutko. O, właśnie. Okej. Okay. Mamy automaty. To już jest dobrze. Okej. Okay. I tutaj jak weźmiemy tą apteczkę, to od razu uciekamy, bo pojawią się kolejne dwa krokodyle. Właśnie. Dobra. Teraz tak, tutaj mamy też trochę krokodyli. Thank you.
sobie szybciutko wypłynę. No to za chwilę, bo one tutaj już płyną do mnie. Są jeszcze. Dobra. W sumie wiecie, nie muszę ich tam zabijać czy coś. Więc może dam sobie rzeczywiście spokój z nimi. Może tak, zabiorę sobie najpierw jeszcze apteczkę. Tutaj, gdzie była ta pantera. Tutaj mamy apteczkę. Okej. I tutaj w sumie nic więcej nie ma. Więc idziemy stąd. Teraz tak. Nie ma, pochowały się, nie? Pochowały się. Nie pamiętam, czy tutaj czasem nie było. Chyba naboje będą. Więc też je zabierzemy. Są? A nie, teczka. To jeszcze lepiej. Teczka też się przydaje. Okej. Co by tu wypróbować? A, weźmy sobie te automaty. Okej. Teraz robimy tutaj taki myk. Przechodzimy na rączkach na drugą stronę, do samego końca. Pływają krokodyle. Ale nie musimy wszystkich przecież zabijać, nie? Sobie pływają. O, mamy już naboje do shotguna. Zaraz je zabierzemy. Dobra. No i jesteśmy tutaj właśnie, gdzie ten posąg. I możemy użyć naszego klucza, który zdobyliśmy. Złoty gold key. To nie jest koniec. Idziemy dalej. Uwaga na pułapkę, spadające kule. Ale to jeszcze nie koniec, bo będą kolejne. Trochę kotów tutaj będzie. Teraz tak, może żeby nie marnować trochę naboi, zróbmy to jakoś sposobem. One tutaj będą latały i tutaj będzie troszkę. Ale wiecie, o co chodzi, szkoda by było marnować. Może sobie zapiszę i przeskoczę sobie na ten drugi, żeby ich tutaj trochę wywabić.
skasowanego, ale jeszcze chyba tutaj gdzieś biegają. Dobra, i teraz tutaj jak wejdziemy, będzie kolejny, także trochę tutaj tych kotów nas... Mamy apteczki. Dobra, mamy wajchę. Ale jeszcze nie było nas z drugiej strony. Tutaj mamy apteczkę. I tutaj jest jeszcze chyba jakieś przejście. Też nas nie było. Aha, tutaj mamy... Czekajcie, bo pewnie znowu nam coś wyleci. Czy nie? Kurczę, nie wiem. Dobra, to chyba wszystko. Gdzie to wyjście było? Już się pogubiłem. Tutaj. Przechodzimy tam, gdzie się drzwi otworzyły. Kurczę, tutaj też oczywiście kiciuś. Po prostu świetnie. Okej. Czy tutaj coś było? Nie. Tutaj będzie. Uwaga na kolce. Teraz tak. Jeszcze dalej. I tutaj zabierzemy sobie apteczkę. Dobrze. Z drugiej strony mamy naboje. Oh shit. Pierwszy fail. Gdzie ja jestem? Tu. Dobra. Jeszcze raz. Dobrze jest po prostu zapisać sobie przed każdym skokiem. Że trochę przesadziłem, nie przed każdym, ale nie jest coś takiego, że... Nie powtarzać tego. Dobra, tutaj mamy naboje. Z tamtej strony jeszcze mamy apteczkę. Też chcę ją zabrać. Dobra, i teraz gdzie ja mam iść, bo już nie pamiętam. Aha, dobra. Spadam na dół. No, świetnie. Już tam czeka na mnie.
Dobra. Nie ma gdzie wypłynąć, więc zmykamy. I tak, później się wrócę po te naboje. Najpierw przekręcę sobie wajchę, żeby stąd wypłynąć jak najszybciej, bo one tutaj płyną i... No właśnie, trochę mnie już dziabły. Niedobrze. Jeszcze jeden gdzieś powinien być. Dobra. Przynajmniej mamy spokój. Teraz mogę zabrać sobie naboje. Przydałoby się zabrać jeszcze apteczkę. Dobra. I słuchajcie, jesteśmy na zewnątrz. Gwiazdki świecą. Cudownie. Nie było tych gwiazd w Tomb Raider jedyneczce. A teraz tak, tutaj będą pułapki, więc uwaga. No właśnie, spadające kule. A nie było tak źle. I naboje, pozbieramy wszystko. Ok. I teraz tutaj przejdziemy sobie i... Strasznie, słuchajcie, klatki spadają. Do 10. Masakra. Że mi się w ogóle udaje grać jakoś. Albo mi się wydawało... No właśnie, lata tutaj. Przenika przez te kraty. Szkoda, że my tak nie możemy. Dobra, tutaj myślę, że na razie wszystko. Idziemy dalej. Klatki spadają do 9. Zrobimy sobie zapis. I tutaj, słuchajcie, będzie walka. Może ja sobie zmienię na shotguna, bo będą mumie. Źle zrobiłem. Okej. Nie było tak źle. I tak naprawdę moglibyśmy sobie zakończyć już ten etap. Ale... ja bym chciał jeszcze zabrać... Uzi. Load. Jeszcze nie koniec. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. My kończymy etap, jak tylko dojdziemy do tej mumii, więc wiecie, o co chodzi. Dobra. No właśnie, tego się obawiałem. Nie wszędzie można sobie chodzić. To jest trochę dziwne. Ale ja nawet nie wiem, gdzie mogę, a gdzie nie mogę. No ale dobra. Idę na oślep. Najwyżej mnie zabije. I tutaj, słuchajcie, w wodzie właśnie są naboje do Uzi i są właśnie Uziki. O, właśnie. Tu? Coś jeszcze jest? Jeszcze jakiś jeden? Tutaj.
Dobra. No i teraz możemy zakończyć sobie etap. Wow, jeszcze mumia. Teraz możemy, słuchajcie, zakończyć sobie etap. Jeszcze tylko się zastanawiałem, co tam jest na dole. Ale to chyba nie ma nic, co? Bo byłem ciekawy, czy... Ale nie ma jakichś żadnych znajdziek. Jest tylko ten krokodyl. Dobra, zostawmy go w spokoju. Spadamy. 3 sekrety. Widzimy się w następnym etapie. A to w ogóle był etap Return to Egypt. No dobra, powrót do Egiptu. Trzymajcie się, do następnego, cześć!